trzecia edycja Silesia Business and Life Golf Cup. Największe wydarzenie golfowe w Polsce. Nie bójmy się tego powiedzieć, jesteśmy najlepsi, robimy największy event w Polsce. Wszyscy gwiazdy PGA, oprócz tego wszyscy grający celebryci. Jurek Dudek, Tomasz Iwan, Mariusz Czerkawski. Mieliśmy również gości z Ameryki, więc jesteśmy już turniejem międzynarodowym. Oprócz turnieju dzisiaj tutaj super event. Występował Rafał Brzozowski, Jacek Stachurski, Kindla, Marcin Spener, Candy Girl i tak byśmy mogli jeszcze wymieniać. Wspaniały pokaz mody, Pierre Balmain. To są takie wybiegi światowe, Paryż, Mediolan. Cieszę się, że ludzie są uśmiechnięci, weseli, gratulują nam. Wszyscy razem się bawimy, jest stworzona fajna, miła atmosfera i o to nam chodziło. Tak, no bardzo jest miło z tego powodu, że kolejna edycja turnieju golfowo-towarzyskiego, tak bym to nazwał, no już jestem, może powiedzieć, weteranem, bo trzecia moja obecność, no cieszę się, że wraz z tą obecnością też wzrastają moje umiejętności golfowe, bo o to chyba też wszystkim chodzi, że oprócz zabawy, fajnego towarzystwa, to możemy pograć w golfa, no i ta impreza z roku na rok się rozrasta, z roku na rok coraz większe zainteresowanie i mediów, i samych chętnych, którzy chcieliby grać w golfa, więc myślę, że to jest bardzo fajne. Klaudiusz Sowkowicz robi tutaj świetną robotę i rzeczywiście naprawdę jestem bardzo profesjonalnie przygotowany. Klaudiusz ma ze sobą mnóstwo przyjaciół i rzeczywiście miło zawsze spotkać grono ludzi, z którymi nie widujemy się aż tak często. Wszystko, co jest powiązaniem turniej, koncerty, muzyka, spotkanie ludzi z różnych dziedzin życia. Myślę, że zawsze wszystko, co wiąże różne klimaty w jedną całość i w jednym miejscu, myślę, że to zawsze jest fajne i atrakcyjne. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam na Śląsk, to się bardzo cieszę, ponieważ ludzie to są skorzy do śmiechu, do radości, żywiołowo reagują, co dla nas, aktorów występujących, jest zawsze wspaniałe. Drugi raz jesteśmy tutaj na polu i razem te działamy. Dzisiaj po raz kolejny też staraliśmy się zaprezentować jak najwięcej modeli się tylko dało, od serii 1 na BMW X6 kończąc. Ja myślę, że to jest art and business golf party i to tak powinno wyglądać. Żeby się łączyły te materie artystyczna z biznesową oraz z pasjonatami gry, którzy są po jednej i po drugiej stronie. Także to jest dla mnie najlepsza opcja, jaka może być. To jest okazja, żeby porozmawiać o biznesie, o jakichś planach wspólnych, prawda, które by można było realizować. Wiele osób przy okazji pyta właśnie o inwestycje, jakie będą się odbywały w mieście, no i jakby o przyszłość w ogóle miasta. Także jest to taki naprawdę bardzo dobrze spożytkowany czas. Uważam, że jest to jedna z ciekawszych imprez na Śląsku i bardzo nam miło, że mamy okazję w niej uczestniczyć. W tym roku zobaczymy coś, co dla mnie było wyzwaniem, ponieważ pierwszy raz chcieliśmy pokazać kolekcję, która nie jest na wieszakach w naszych sklepach, tylko kolekcję, która tak naprawdę dopiero się pokaże. Czyli kolekcję 2013-14, jesień-zima, Pierre Balmain. Strasznie lubię ten brand. Oczywiście to są piękne rzeczy, to nie jest przypadkowa, bo francuska marka, która jeszcze za sprawą założyciela, który się chyba urodził w 1914 roku, zafunkcjonowała. Dziś robią rzeczywiście wyjątkowe rzeczy. Od strony, że tak powiem, organizacyjnej bardzo dobrze, świetnie wszyscy się bawili, grało się bardzo płynnie, co mnie, szczerze powiedziawszy, zaskoczyło, bo w takich warunkach przeważnie to po 6-7 godzin można spokojnie liczyć, a dzisiaj poniżej 6 godzin graliśmy, także miła niespodzianka, no i wszystko poszło super. Ja gram w golfa, mam uczę nawet... Się uczyć. No uczę się, ale już byłem parę razy na polu golfowym, mam kije, będę dzisiaj rękawiczkę mieć, Klaudiusz obiecał, że mi da
Robert zaczynał, raz już był na treningu. Także. Ja byłem na hali i sobie odcisków narobiłem i nie wiem, co dalej z tym zrobię. A ja mam zamiar kupić kije, Sportage. Mam jeszcze golfa na iPadzie. W tym roku after party w klubie SoFi Genesis, więc na pewno będziemy bawić się do białego rana i to będzie taka zasłużona zabawa. Ja już się nie umiem tego doczekać, bo długo czekałem na ten moment, że będę już mógł iść na aftera i się fajnie pobawić.